dochodzimy do meritum sprawy z jajecznicy. Zaczynamy już wbijać jajka. Wszystko na patelni jest podsmażone. Komisyjne wbicie jajek. Widzę, pan Major pomaga również. Ile jajeczek pójdzie? Sporo pójdzie jajeczek. Gdzie sporo? 4 starczy. Jeszcze jedno jajko. Ładne. Pięć jajeczek poszło. Starczy pięć. Bełtaj tej, ale bełtaj. I tak oto. I o taką jajecznicę jest zrobiona. To całą rodzinę można wykarmić tymi jajkami teraz. I będzie próbować pan major Wojciech Suchodolski, pan reżyser Meksykano, a na ostatku ja troszeczkę zjem też. Czy będziemy jedli z czego? Z patelni, czy jak? Nie, miski ja mam. W patelni. Ja mam miski. Patelnie to można wylizać dla kobiety. Czyli nie oryginalne, nie z patelni. Nie. Ja mam miseczki, zaraz miseczki i... Trochę przykryjemy. Niech troszeczkę będzie pod przykrywką. Ale pachnie jak... Tak pachnie, że nie można wytrzymać. To jak ludzie będą oglądać, to znów żony będą trzymać, bo do lodówki będą biegać mężczyźni i tylko robić jedzenie sobie. Zabieram już jajecznicę, zakrywam. Do pana Wojciecha. Pana Meksykano. No i dla mnie. Polska kuchnia. Szanowni Państwo, kochani, moje patelnie idzie do mycia. Szanowni Państwo, chciałem na zakończenie serdecznie podziękować za oglądanie i zaprosić Jarosław Andrzejewski na moją nową YouTube i drugi raz będzie, proszę Państwa, inne gotowanie, inne wszystko. Szanowni Państwo, a na drugi raz będzie niespodzianka, bo nie chcę to powiedzieć, ale już wiem, co dla was podszykuję, że będą, ale mogę je zdradzić dla was. Będą kotlety mielone. Będą kotlety mielone dla was i tak dalej. I dziękuję bardzo.